Rozwiąż nierówność x kwadrat plus x minus 6 jest większe od 0. Więc w tym filmie pokażę Ci, jak, korzystając z wiedzy o tym, jak wygląda wykres funkcji kwadratowej, że jeżeli wiemy to, to bardzo szybko taką nierówność potrafimy rozwiązać. Czyli skupimy się na wykreśleniu wykresu funkcji f od x równa się x kwadrat plus x minus 6. Wiemy, że to będzie parabola, współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, wobec tego ramiona będą do góry, czyli to będzie jakaś tego rodzaju parabola. No i żeby ją wykreślić, trzeba nam znaleźć miejsca zerowe, czyli rozwiązać równanie x kwadrat plus x minus 6 równe 0, równanie kwadratowe. Czyli tak, standardowe oznaczenia, a to jest 1, b to jest współczynnik przy x, też jest 1, i C to jest wyraz wolny, czyli minus 6. Wyróżnik to jest delta, to jest B kwadrat minus 4AC, czyli to jest 1 minus 4 razy 1 razy minus 6, czyli 1 plus 24, czyli 25 i pierwiastek 25, czyli 5. No i teraz pierwiastki mamy tak, minus b, czyli minus 1, minus 5 przez 2, czyli to jest minus 3. I drugi pierwiastek minus 1 plus 5 przez 2, czyli 4 przez 2, czyli 2. Zatem pierwiastki są 1, 2, 3, minus 3 i 2, to są miejsca zerowe w tej funkcji. Teraz wierzchołek. Wiemy, że wierzchołek współrzędna x wierzchołka to jest w połowie pomiędzy pierwiastkami, prawda? Parabola jest symetryczna względem prostej pionowej przechodzącej przez wierzchołek, czyli co? To jest minus 1 druga, no to jest w połowie pomiędzy minus 3, tu może jeszcze zaznaczę, minus 3 i 2 i w połowie to jest właśnie minus 1 druga, no a druga współrzędna to jest f od minus 1 drugiej, czyli minus 1 druga do kwadratu, minus 1 druga minus 6, czyli to jest 1 czwarta minus 1 druga minus 6, czyli to jest minus 6 i 1 czwarta. Zatem mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, no gdzieś tutaj. No i ta parabola jakoś tam tak wygląda symetrycznie. No i teraz co? I teraz nasza nierówność mówi, że szukamy tych x-ów, dla których ta nierówność to jest nierówność postaci f od x większa od 0. Mamy wykres funkcji f od x i widzimy, gdzie wartości tej funkcji są większe od 0. Ano większe od zera są na prawo od większego pierwiastka, tutaj, prawda, i na lewo od mniejszego, czyli na zewnątrz tych pierwiastków. No, czyli, przy czym, ponieważ nierówność jest ostra, to same te pierwiastki nie wchodzą, czyli rozwiązanie jest x jest mniejsze od minus 3 lub x jest większe od 2. No, czyli wobec tego taka nierówność kwadratowa, rozwiązanie tego, jeżeli znajdziemy pierwiastki, to wiemy, że liczby, dla których ta funkcja jest dodatnia, leżą na lewo od mniejszego pierwiastka lub na prawo od większego pierwiastka. Mogłoby się też tak zdarzyć, że wykres funkcji kwadratowej wygląda tak. To jest przypadek ramiona do góry, czyli a większe od zera i brak pierwiastków, czyli delta mniejsza od zera. No i tutaj wtedy oczywiście ta funkcja jest większa od zera dla wszystkich liczb rzeczywistych. Czyli tutaj rozwiązaniem w tej sytuacji byłyby wszystkie liczby rzeczywiste. Zróbmy może jeszcze jeden przykład. Mianowicie znowuż mamy rozwiązać nierówność minus x kwadrat
minus 3x plus 28 większe od 0. Z taką nierówność możemy rozwiązać na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy nierówność pomnożyć przez minus 1. A więc ja może zaprezentuję równolegle tutaj te dwa sposoby. One się bardzo niewiele różnią, ale dobrze. Czyli mnożymy przez minus 1, czyli to jest tak, x kwadrat plus 3x minus 28. Ale teraz, ponieważ pomnożyliśmy nierówność przez liczbę ujemną, to musimy zmienić jej kierunek. A czyli tutaj mamy, ta nierówność jest równoważna tej nierówności. Czyli tutaj, podobnie jak poprzednio, mamy funkcję f od x, to jest funkcja kwadratowa, minus x kwadrat minus 3x plus 28. No i nasza nierówność przybiera postać f od x większe od 0. Lub też tutaj g od x to jest x kwadrat plus 3x minus 28 i nasza nierówność jest g od x mniejsza od 0. Czyli mamy funkcję kwadratową, podobnie jak poprzednio, no chcemy znaleźć pierwiastki, czyli rozwiązać równanie kwadratowe. Minus x kwadrat minus 3x plus 28 równe 0, lub też x kwadrat plus 3x minus 28 równe 0. No ale teraz widzimy, że jeżeli to równanie pomnożymy przez minus 1, to dostaniemy x kwadrat plus 3x minus 28 równe 0, czyli to jest dokładnie to, prawda? To jest dokładnie to samo równanie, czyli w obu przypadkach mamy to samo równanie do rozwiązania. Wobec tego musimy rozwiązać równanie x kwadrat plus 3x minus 28 równe 0. Czyli znowuż mamy tutaj a jest równe 1, b jest równe 3, c jest równe minus 28, delta jest b kwadrat, czyli 3 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy minus 28. Wobec tego to jest tak 9 plus 4 razy 28, to jest 80 plus 32, czyli 112. Czyli to jest 121 i pierwiastek z delty jest 11. Wobec tego pierwiastki są minus 3, minus 11 przez 2, czyli to jest minus 7 lub minus 3 plus 11 przez 2, czyli 8 przez 2, czyli 4. No i teraz co? I teraz zobaczmy, może narysujmy wykres taki. Więc tak, pierwiastki mamy minus 7 i plus 4. I tutaj nasza funkcja f od x to jest parabola, ma ramiona skierowane ku dołowi, prawda? Czyli to jest f od x. I nasza nierówność, prawda, mówi, że szukamy tych x-ów, dla których wartość tej funkcji jest większa od zera. I widzimy, że ta parabola jest większa od zera. Te x-y są pomiędzy miejscami zerowymi. Czyli to są te x-y, które spełniają naszą nierówność. Czyli rozwiązaniem naszej nierówności jest x większe od minus 7 i mniejsze od 4, czyli to są x, które leżą pomiędzy pierwiastkami równania kwadratowego. Teraz, funkcja g od x to jest dokładnie minus funkcja f od x, zatem jej wykres powstaje przez odbicie, czyli odbijamy, no ma te same pierwiastki, to jest g od x. I teraz ta nierówność druga mówiła, że g od x ma być mniejsza od zera, czyli widzimy, że znowuż jest pomiędzy pierwiastkami. No, czyli otrzymujemy ten sam, oczywiście ten sam zakres x-ów. No, czyli jeżeli mamy nierówność kwadratową
Wobec tego zawsze nierówność kwadratową, jeżeli ktoś chce, może sprowadzić do tej postaci, że współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, prawda? Ewentualnie mnożąc przez minus 1. Czyli mamy, jeżeli mamy taką nierówność, pewna funkcja kwadratowa o dodatnim współczynniku przy x kwadrat większa od 0, to mamy dwie sytuacje, no albo, no jeszcze może być trzecia sytuacja, prawda? W zasadzie trzecia sytuacja może być taka, że to równanie dotyka, prawda? Czyli to jest a większe od 0 i delta równa 0, jest jeden pierwiastek. No i wtedy to rozwiązanie jest, prawda? To są liczby, które są na zewnątrz pierwiastków. Jeżeli nie ma pierwiastku, to są wszystkie liczby rzeczywiste lub tutaj wszystkie liczby rzeczywiste z wyjątkiem jednej. Jeżeli nierówność byłaby w drugą stronę, to znaczy tu by było mniejsze od 0, no to wtedy mielibyśmy tutaj x pomiędzy pierwiastkami i żadnych x w tym i w tym wypadku. Gdyby nierówność była nieostra w drugą stronę, to tutaj wchodziłyby do rozwiązania pierwiastki, tu by nie było żadnych rozwiązań, a tu byłby ten jeden punkt, w którym ten wykres dotyka osi x-ów.